W dzisiejszym odcinku podcastu maturalnego dr Marcin Łukaszewski poruszy temat monarchii we współczesnym świecie. Dr Marcin Łukaszewski jest adiunktem w zakładzie kultury politycznej WNPID-UAM. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim wokół systemów politycznych państw europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem najmniejszych spośród nich czyli Watykanu, Andory, Liechtensteinu, Monako i San Marino. Zapraszamy do wysłuchania odcinka. Podcast naturalny. Tematem dzisiejszego wystąpienia będą monarchie. Stąd należałoby zacząć od tego, czym monarchie są. Monarchie to oczywiście jedna z form ustrojowych, form rządów, zazwyczaj jeżeli dzielimy systemy polityczne na jakieś grupy, to pośród takich grup są republiki i monarchie. O republikach dzisiaj nic, a o monarchiach trochę więcej. Generalnie monarchii na świecie jest mniej, natomiast jest pewien problem z tym, żeby powiedzieć, ile dokładnie ich jest. Dlaczego? No głównie z tego powodu, że różne kryteria mogą być zastosowane i dzięki temu inna liczba nam wyjdzie. Ale żeby przejść do. Tych kryteriów najpierw wypadałoby powiedzieć, czym monarchie są, co one oznaczają i skąd one się wzięły. Jak na każdym wykładzie wypadałoby coś z Greki i łaciny, więc źródłosów słowa monarchia pochodzi właśnie z, 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 z Greki. Te dwa człony monar, mon, monos i arkos, czyli pojedynczy, władca, rządca, rządzić, mówią same za siebie. Będziemy mieli zatem do czynienia. Z ustrojem, a dokładniej formą rządów, w której na czele państwa będzie stała jedna osoba. Ale już na samym początku tej definicji muszę zaznaczyć, że co do tej definicji będą pewne, pewne wątpliwości. Spróbujmy sobie wyobrazić jakąś wspólnotę, stosunkowo niewielką, i zastanowić się nad tym, jak najlepiej nią zarządzać. I oczywiście w historii było różnych, wiele różnych sposobów na to jak sobie z tym problemem poradzić. Albo wspólnie, pamiętajmy, że początkowo raczej tylko i wyłącznie mężczyźni i to jeszcze raczej ci dorośli, ci bardziej doświadczeni, ci, którzy mają doświadczenie w boju. Zauważmy, że po dodawaniu kolejnych tych ograniczników zmniejsza nam się grono potencjalnych pretendentów do dorządzenia. Bo powiedziałem już, że wyeliminowałem kobiety, wyeliminowałem młodszych, niekoniecznie tylko same dzieci, ale i młodszych i niedoświadczonych. Zatem zostają nam już tylko doświadczeni mężczyźni i jeszcze to doświadczenie w boju yy, jako takie. Yy, no i z tego grona, jeszcze dość szerokiego, musimy wyeliminować jakieś osoby. Jak doprowadzić do sytuacji, w której danym państwem będzie zarządzał najlepszy? No najlepiej to zrobić w ten sposób, aby albo poszukać inspiracji u Boga lub bóstw, albo też. Poszukać tej siły, tej mocy czy tej inspiracji od doświadczenia w bitwie. No, wyjdźmy chyba z dość prostego założenia, że skoro ktoś dobrze walczy i dobrze chroni naszą wspólnotę, dobrze dowodzi, to prawdopodobnie ma przychylność niebios i tym samym będzie właściwą osobą do rządzenia. Jeżeli wyjdziemy wreszcie z założenia, że ten Specyficzny czynnik, który tkwi w danej osobie, zostanie przekazany z ojca na syna, to wiemy już, że w sposób naturalny narodzi się zależność przekazywania władzy z ojca na syna, i tym samym pojawi nam się jeden z takich kluczowych elementów monarchii, czyli dziedziczność, dziedziczenie tronu. I tym samym można stwierdzić, że to właśnie te dwa przymioty, a mianowicie doświadczenie w boju. Umiejętność radzeniu, się, radzeniu sobie z przeciwnościami losu, i umiejętne zarządzanie wspólnotą wewnątrz tej wspólnoty, na razie nie mówimy państwem, ale po prostu wspólnotą, połączona z tą przechylnością bóstw spowoduje, że ukształtuje nam się idea monarchiczna. Pozwolę sobie pominąć tutaj wątki wielkich teoretyków państwa i to zostawię na boku. Przechodząc już trochę do, do współczesności, bo, bo to jest zasadniczy temat mojego wystąpienia, spróbujmy sobie zerknąć do, do podręczników historii, pewnie jeszcze z czasów licealnych, w których myślę, że w niektórych wydaniach możemy jeszcze znaleźć fotografie z, z monetami, jakie były bite przez kolejnych monarchów. Coś, co zwraca naszą uwagę, to na pewno to, że na tych monetach był odzorowany wizerunek monarchy. I to nieprzypadkowo, bo właśnie utożsamiano monarchę z władzą monarchy, tym samym państwo było monarchą i monarcha był państwem. Jedno wynikało z drugiego. Oczywiście w niektórych przypadkach, gdybyśmy byli bardziej uważni, zauważymy, że wokół tego wizerunku na, na monecie będzie napis Dei Gratia. To oczywiście czasy już późniejsze. Kiedy to Dostawaliśmy informację po samej lekturze, oczywiście o ile umieliśmy czytać, po samej lekturze napisu na, na tej monecie, że dany władca jest władcą właśnie z woli boskiej. Tym samym wracam tutaj do tego wątku, od którego zacząłem, że nie mogę być monarchą, jeżeli nie jest taka wola Boga, bóstw. Tutaj liczba mnoga też może być wskazana. Ni mniej, ni więcej chcę powiedzieć, że bardzo ważnym elementem w kształtowaniu się idei monarchicznej była bez wątpienia wiara, tutaj w domyśle na naszym kontynencie, wiara katolicka i chrześcijaństwo jako, jako takie, które uznawało, że w pewnym momencie uznawało, że to władca panuje, dlatego że taka jest wola, wola Boga. Czy tak było w rzeczywistości? No to tutaj w tym, w tym temacie się nie poczuwam władny, żeby odpowiedzieć, że rzeczywiście tak jest. Natomiast monarchowie lubili mówić, że są królami z woli, z woli Boga. Przechodząc wreszcie do, do czasów nam bardziej współczesnych, należy powrócić do tego zdania, od którego zaczynałem swoje wystąpienie, a mianowicie, że współcześnie monarchie to jednak mniejszość. Mniej więcej, gdybyśmy mieli je policzyć, policzyć państwa monarchiczne i państwa republikańskie, to wyszłoby nam, że tych monarchii byłaby jakaś jedna czwarta. I to w dużej mierze, głównie dzięki temu, że znaczną część tej liczby stanowią monarchie, w których głową państwa jest Elżbieta II. Myślę, że warto teraz powrócić do tego wątku z jednym monarchą. Otóż są na świecie państwa które przez część badaczy uznawane są za monarchię, a nie są to państwa, w których głowa państwa jest jednoosobowa. Takim przykładem jest chociażby Andora, która leży wciśnięta między Hiszpanię a, a Francję. Mamy też bardzo specyficzny status monarchii w Suazji, która obecnie nosi nazwę Esłatini. Stąd już na tym polu rodzą się pewne wątpliwości jakby nie tylko przez pryzmat tego ile mamy tych monarchii, ale też i które z nich powinniśmy uznać za monarchii. Jeżeli chodzi o to dlaczego tych monarchii współcześnie mamy tak mało, oczywiście jest to kwestia złożona i do każdej z monarchii musielibyśmy podejść osobno. Natomiast bez wątpienia, bez wątpienia, ogromny wpływ na redukcję liczby monarchii miały początkowo um, rewolucja francuska, ale tylko w zakresie, bym powiedział, idei, a w sposób ostateczny obie wojny światowe, które doprowadziły w sposób wyraźny do znacznego ograniczenia liczby monarchii na naszym kontynencie i na świecie przy okazji. Mówiłem póki co o jednym typie monarchii, a mianowicie o królestwie, bo wspominałem o królach. Um, Stąd wybadałoby wprowadzić pewną, pewne rozróżnienie terminologiczne: król, królowa, książę, wielki książę. No jest jeszcze ich trochę, trochę więcej. Natomiast, żeby zrozumieć, skąd biorą się różne nazwy albo typy monarchii, należy zacząć od kwestii stanowiska papieża. Można byłoby zadać słuszne pytanie: co ma papież do tego, jak nazywa się dany monarcha? No ma. A przynajmniej miał do powiedzenia bardzo wiele, dlatego że przez stulecia pozycja papiestwa była no, ogromna, jeżeli chodzi o, o to, komu przysługiwał status monarchy. Bo jak już wcześniej powiedziałem, monarcha stawał się monarchą z woli boskiej. Na no, jedynym powiernikiem woli boskiej na ziemi może być Papież. Stąd oczywiście jest to stanowisko papieża i papież to stanowisko utrzymywał wobec tego. W efekcie tego, to papież decydował o tym, komu przysługuje dany tytuł. Żeby sprawa była jasna, on sam siebie za monarchę nie uważał, co nie oznacza, że monarchą nie był, bo był, był monarchą, bardzo specyficznym, oczywiście, ale, ale z, z politologicznego punktu widzenia należałoby go uznać za, za monarchę. Wracając do, do wątku, który przed chwilą rozpocząłem, czyli do tej redukcji liczby monarchii, proszę sobie wyobrazić, że w przeddzień wybuchu I wojny światowej na naszym kontynencie mieliśmy do czynienia tak naprawdę z kilkoma monarchiami, z kilkoma, przepraszam, republikami. Wszystkie pozostałe to monarchie. Te republiki to Portugalia, Francja, Szwajcaria i San Marino. Przy czym Szwajcaria i San Marino no dość powszechnie uznawane są za jako organizmy pierwotnie, pierwotnie republikańskie. A Francja i, i Portugalia to, to byty, które przekształciły się w jakikolwiek sposób z bytów monarchicznych. Tym samym oczywiście istnieje życie poza, poza monarchią i San Marino i Szwajcaria są tego przykładem. Nigdy formalnie monarchiami nie, były, nie posiadały żadnych królów czy, czy książąt. Przy czym no, warto, warto wspomnieć, że kantony szwajcarskie posiadały, zanim przystąpiły do Związku Szwajcarskiego, były same, same w sobie monarchiami, były księstwami, niektóre z nich. Po pierwszej po wojnie światowej liczba monarchii w sposób znaczny zmalała. Przede wszystkim na skutek klęski państw centralnych, które to, w efekcie czego, Doprowadzono do zmiany formy rządów na republikańską. Obalono panujących tam cesarzy i wprowadzono ustroje republikańskie. I ten proces myślę, że dobrze pokazuje, co stanie się po II wojnie światowej. O, oczywiście, powód, dla którego dochodzi do zmiany ustroju, jest, jak już wspomniałem wcześniej, różny w każdym z tych przypadków. Natomiast jeżeli chodzi o wydarzenia po I wojnie światowej, to w dużej mierze to monarchów obciążano winą za takie, a nie inne decyzje polityczne, które doprowadziły do znacznych strat ludzkich i klęski politycznej w wojnie. Tym samym to oni musieli ponieść cenę i o ile można byłoby sądzić, że przecież jeżeli uznajemy danego monarchę za winnego przegranej wojny, to można byłoby rozwiązać to w dość prosty sposób, a mianowicie. Odsunąć monarchę od władzy i zaprosić na tron kolejną osobę. Nawet można byłoby zmienić dynastię. Ale tak się zazwyczaj nie działo. Po prostu odsuwano danych monarchów od, od tronu i w efekcie tego powstawał tam ustrój republikański. No i stąd państwami, które tracą status monarchii jest m.in. państwo niemieckie. Idąc dalej, czyli okres po II wojnie światowej, tutaj liczba monarchii, Radykalnie maleje. W kolejnych państwach odbywają się referenda bądź na skutek różnego rodzaju przewrotów dochodzi do zmiany ustroju. I taką sytuację mamy, jeżeli chodzi o referendum, na przykład we Włoszech, gdzie dochodzi do referendum, w którym obywatele opowiadają się za formą republikańską. Wreszcie niedługo potem w Grecji dochodzi do zmiany ustroju z monarchicznego na republikański. No i warto wspomnieć wreszcie o Hiszpanii, która. Kilkukrotnie zmieniała formę rządów z monarchicznej na republikańską i, po, i na powrót monarchiczną. Tym samym na naszym kontynencie w przeciągu niespełna 100 lat, bo nawet mniej niż 100 lat, to jest od 1914 do 2014, a nawet krócej, liczba monarchii zmalała do tylko, a dla niektórych aż 12. Przy czym Zaznaczam raz jeszcze, że liczbę tę musimy traktować nie jako precyzyjną liczbę, ale taką, kiedy zastosujemy określone kryteria, które powodują, że dane państwa będą uznane za monarchię. Spróbuję wszystkie je wymienić. Zatem będziemy mieli trzy monarchie Beneluxu. Belgia, Niderlandy, zwane Hol Holandią i Luksemburg. Dalej monarchie, monarchie skandynawskie. Dania, Szwecja, Norwegia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, następnie Monako, Liechtenstein, Andora, Hiszpania, Watykan. Powinno wyjść 12. Czyli dobrze policzyłem. No i właśnie. I o ile zastosujemy Taką bardzo szeroką kategorię monarchii, to wyjdzie nam 12, ale niektórzy badacze, niektórzy specjaliści zajmujący, zajmujący się monarchiami, z tego grona usunęliby. Watykan usunęliby, Andorę przynajmniej. I w ten sposób zostałoby nam tylko 10. Jeżeli chodzi o kontynent europejski, to mamy tutaj przegląd właściwie wszystkich tych podstawowych form, form ustrojowych, jeżeli chodzi o monarchię. Mamy monarchię absolutną, bardzo specyficzną w, w, w tym przypadku, ale jednak, to jest Watykan. Mamy monarchię konstytucyjną sensu stricte, czyli monarchię, w, których, w której władza ograniczona jest jedynie poprzez konstytucję. To jest klasyczny przykład Monako. No i mamy wreszcie monarchię parlamentarną. To jest monarchie takie, które... W których władza ograniczona jest nie tylko przez konstytucję, ale przez zależny, niezależny od monarchy parlament, który co do zasady odpo odpowiada za wybór czy udzielenie tzw. inwestytury, wotum zaufania rządowi. I takimi przykładami jest, są wszystkie wymienione z wyjątkiem Liechtensteinu. Takimi klasycznymi przykładami monarchii parlamentarnej bez wątpienia są monarchie skandynawskie, monarchie Beneluxu, oraz monarchia brytyjska. Monarchia hiszpańska zresztą też. Jeżeli chodzi teraz o kwestie zakresu władzy, jaki, jak, jaki posiadają poszczególni monarchowie, to jest on bardzo szeroki i czy bardzo różnorodny, jeżeli chodzi o nasz kontynent, od władzy niczym nieograniczonej, to jest monarchia watykańska przez monarchię częściowo, mon władzę monarchię częściowo ograniczoną, to jest Monako, potem Liechtenstein, aż skończywszy na najbardziej ograniczonej władzy monarchy na naszym kontynencie, czyli monarchię szwedzką. Warto jeszcze wspomnieć o jednym wątku, który jakby dopełni całego obrazu patrzenia na monarchię, bo powiedziałem przecież tylko o tym, jak ograniczać władzę monarchy, no i powiedziałem o tym, że możemy Mieć władzę nieograniczoną, czyli monarchię absolutną, ale możemy mieć też monarchię ograniczoną w formie monarchii konstytucyjnej, bądź najbardziej popularnej na naszym kontynencie, monarchii parlamentarnej. Ale możemy jeszcze monarchię podzielić ze względu na sposób obsadzenia tego urzędu. I tutaj od razu muszę zaznaczyć, że część badaczy obraziłoby się na mnie, że głoszę takie, takie rzeczy. Natomiast Tutaj zgody, zgody w doktrynie nie ma. Niektórzy zgadzają się, że monarchię możemy również podzielić na monarchie dziedziczne i elekcyjne. Dla tych badaczy, o których wspomniałem, monarchia elekcyjna to trochę jak, jak świnka morska. Ani świnka, ani morska. Monarchia elekcyjna to taka monarchia, w której, w której to decyzje o tym, kto, kto zostanie kolejnym monarchą, podejmie inny organ. To jest organ niezależny od samego Samej osoby monarchy. Czyli nie król wskaże swego następcę, ale właśnie jakiś, jakiś inny organ. W przypadku Watykanu jest to kolegium kardynalskie. Mamy wreszcie najbardziej popularną formę, byśmy powiedzieli taką domyślną, a mianowicie monarchię dziedziczną. I w monarchii dziedzicznej przyjmujemy formułę różnego rodzaju zasad sukcesji tronu. Od, od formuły Umożliwienia objęcia tronu przez najstarsze dziecko monarchy, bez względu na płeć tego dziecka, poprzez y, jakąś formę preferencji objęcia tronu przez potomka męskiego, a skończywszy na wykluczeniu całkowitym zasiadania na tronie dziewczynek. Jeżeli chodzi o, o tę, tę formułę, to w, w, w Europie jedynym państwem, wyjmując oczywiście Watykan, które nie pozwala na dziedziczenie tronu przez y, kobiety jest Liechtenstein. To znaczy prawo sukcesyjne nie przewiduje sytuacji, w, której, w którym na tronie zasiadłaby kobieta. Istnieje dość y, naturalna i myślę nie zaskakująca nikogo tendencja do ograniczenia różnego rodzaju dyskryminacji kobiet, jeżeli chodzi o obejmowanie tronu. Tym samym kolejne państwa przyjmują rozwiązanie konstytucyjne, bądź rozwiązanie na poziomie ustawy sukcesyjnej, które prowadzą do usunięcia jakichkolwiek dyskryminacji płci żeńskiej, jeżeli chodzi o dziedziczenie tronu. Tym samym nie ma znaczenia dla porządku sukcesji płeć danego dziecka. Takie rozwiązania przyjęto w ostatnich czasach w znaczącej większości tych, no w większości może przesadziłem, ale w znaczącej części tych państw, o których, o których wspomniałem. Nie ma już dyskryminacji, jeżeli chodzi o płeć, między innymi, w Szwecji, w Hiszpanii i oczywiście w Wielkiej Brytanii. Myślę, że możemy przejść teraz do, do wątku monarchii elekcyjnych. Bardzo krótko o tych monarchiach. Otóż są to takie państwa, jest ich dosłownie kilka na całym świecie, które to z różnych powodów uznały za właściwe. Aby to nie syn bądź córka, monarchę obejmowała tron. No i w sposób oczywisty, myślę dla państwa, sytuacja ta ma miejsce, jeżeli chodzi o Watykan, w którym to na tronie nie zasiądzie potomek papieża. Natomiast w niektórych innych przypadkach powody wprowadzenia takiego porządku są bardzo zróżnicowane. Jeżeli chodzi o inny przykład państwa które funkcjonuje w oparciu o, o zasady monarchii elekcyjnej, czyli Zjednoczone Emiraty Arabskie, to tam głową państwa jest władca jednego z emiratów. Emiraty Arabskie, Zjednoczone Emiraty Arabskie składają się z siedmiu emiratów, na czele których stoją emirowie i zgodnie z podjętą w latach 70. formułą na czele państwa zostaje, głową państwa zostaje osoba, Wybrana spośród tej siódemki. Ostatecznie ukształtowała się niepisana norma, w myśl której władcy dwóch najsilniejszych emiratów, to jest Abu Zabi oraz Dubaju, wzajemnie dzielą między sobą stanowisko prezydenta i wiceprezydenta oraz premiera. Jeden z nich, ten, który jest wiceprezydentem, jest również premierem. I w ten sposób ta formuła jest szanowana i, i wybór kolejnej głowy państwa nie stanowi dla kogokolwiek większego zaskoczenia, czy rezultat tego wyboru, dlatego że ta formuła jest ukształtowana w formie zwyczaju. Natomiast formalnie dokonuje się ten wybór w ramach najważniejszego organu, czyli tego państwa, czyli Rady Federacji, czyli siedmiu, siedmiu władców tych emiratów. Myślę, że warto teraz przejść do kwestii terminologii, bo kilkukrotnie mówiłem już o, o królach królowych, wobec czego wypadałoby opowiedzieć o tej terminologii słów parę. Zacznijmy, zacznijmy na początek od samego słowa król. Myślę, że to ten wyraz jest najbardziej znany, jego źródłosów, więc gwoli przypomnienia tylko pochodzi od od imienia Karola Wielkiego, który to no, jest uznawany za takiego swoistego praojca królów europejskich. Zresztą wielu kolejnych władców lubiło, lubiło ten, do, do, tej, do tej monarchii się odwoływać. Jeżeli chodzi natomiast o pozostałych monarchów, to mamy tam m.in. takie terminy jak książę, wielki książę, arcyksiążę, Duke, Papież i tak dalej, i tak dalej. Tytułów jest odgromadzić ciuciut Wielu kolejnych monarchów y, używało swoich własnych terminów, aby, aby określić, y, no właśnie, ten tytuł y, monarszy. Natomiast przyjęła się formuła, w myśl której, no swego rodzaju, taką podstawową formą y, monarchii, jest królestwo. Stąd na czele królestwa stoi król bądź królowa. Mamy wreszcie cesarstwa, na czele których stoi cesarz bądź car. Stąd w języku polskim bardzo często, na, w, tych, w szczególności w tych starszych opracowaniach językowych, na władce rosyjskiego mówiło się cesarz albo właśnie car. I na mapach możemy zauważyć podpis carstwo rosyjskie albo cesarstwo rosyjskie, co traktowano jako synonimiczne. Ym, oczywiście istniał spór co do tego. Jaka jest hierarchia między kolejnymi władcami, czy poszczególnymi władcami? I tu sprawa od razu muszę zaznaczyć, nie jest jednoznaczna, ale żeby chociaż w pewnym zakresie zrozumieć tę, tę logikę, spróbujmy sobie wyobrazić, że król to jest ta podstawowa wersja, ta domyślna niejako, nad nim, czyli jego, no właśnie nieformalnym, ale jakby niejako zwierzchnikiem miałby być cesarz, który jest władcą, Kimś więcej niż król, kimś niżej, stojącym niżej w hierarchii, miałby być książę, a jednocześnie kimś wyżej od księcia miałby być Wielki Książę. Stąd absolutnie proszę nie łączyć nazwy Wielkie Księstwo Luksemburga z, z no dość skromnym terytorialnie państwem. Ta nazwa związana jest właśnie z tytułem, czyli ma nam dać do zrozumienia, że ten Wielki Książę to trochę trochę więcej niż książę, ale jeszcze, ale jeszcze nie król. Przy czym proszę traktować oczywiście te, ten wywód jako bardzo daleko idące uproszczenie, które ma, ma nam pomóc tylko odnaleźć się w tych meandrach monarchicznych. Mamy wreszcie arcy, arcyksięcia, który to stosowany był w monarchii habsburskiej. Mamy wreszcie terminy odnoszące się do monarchii arabskich. Stąd emir, stąd sułtan itd. itd. Jeżeli chodzi o monarchie arabskie, skoro już przy nich jesteśmy, to warto wspomnieć, że zazwyczaj emira traktuje się, jeżeli szukać jakiejś analogii, jako odpowiednika europejskiego księcia, sułtana jako odpowiednika króla bądź cesarza, wszystko zależy znowu od kontekstu. No i stąd emirowie, co do zasady, powinni być podlegli woli sułtana, jeżeli wchodzą w ramach jednego imperium. I tak samo książęta w ramach na przykład rzeszy niemieckiej na czele, której stał cesarz, powinni być mu posłuszni. Ale jednocześnie sami siebie uważali za suwerennych władców. Stąd, jak sami Państwo widzą, no sprawa trochę bardziej skomplikowana. Myślę, że warto wspomnieć jeszcze w paru słowach o tej liczbie, od której zacząłem cały, cały swój wywód, to znaczy, jak policzyć tę monarchię. Otóż. Gdybyśmy chcieli je policzyć, to na pewno powinniśmy zacząć chyba od wzięcia pod uwagę kilkunastu państw, które mają wspólnego władcę. Chodzi oczywiście o Elżbietę II i o tzw. Królestwa Wspólnotowe, po angielsku Commonwealth Realms. Państwa te są suwerenne, są niepodległe, a jednocześnie mają tę samą głowę państwa, co Wielka Brytania. Chcę to wyraźnie podkreślić, bo będziemy mówili teraz tylko i wyłącznie o podmiotach suwerennych, czyli będziemy liczyć nie tylko same monarchie, ale właśnie państwa o formie rządów monarchicznej, które uznają, które są suwerenne, które są podmiotami suwerennymi, są państwami bądź innymi podmiotami suwerennymi. I tak liczba tych państw obecnie to 15. A z racji tego, że nie wiem, kiedy będzie emitowany. Emitowana ta audycja, proszę mieć to na względzie. Może ta liczba zmaleć do 14. Co to są za państwa? W większości są to państwa, czy właściwie wszystkie, to są państwa pozostałości, posiadłości kolonialnych Imperium Brytyjskiego. I takimi przykładowymi państwami są Kanada, Związek Australijski, Nowa Zelandia. I stąd na ewentualne pytanie w milionerach o największą monarchię powierzchniowo świata, mogą państwo odpowiedzieć. Bez wątpienia, że jest to Kanada. Państwa te są w pełni niepodległe i suwerenne. Prowadzą własną politykę zagraniczną. Mają własną walutę, mają własny rząd, mają własny parlament wybierany przez ichniejszych obywateli. I rząd w Londynie ma niewielką moc sprawczą, jeżeli chodzi o jakiekolwiek decyzje polityczne podejmowane przez rządy tych państw. Powiedziałem, że ta liczba maleje, a bierze się to z tego, że Dosłownie kilka miesięcy temu Barbados przestał być Królestwem Wspólnotowym i zdecydował się na los bycia republiką. W, tym samym, w tej samej kolejce ustawiona jest Jamajka, która prowadzi już zaawansowane prace legislacyjne nad zmianą swojego statusu. I wszystko wskazuje na to, że no w ciągu kilku miesięcy ten proces zostanie ukończony i Jamajka stanie się znowu, stanie się po prostu niepodległym państwem w formie rządów republikańskich. Jeżeli chodzi o to, jak sobie takie państwo radzi, radzi sobie chyba całkiem dobrze. Pierwszą głową państwa z reguły jest dotychczasowy, dotychczasowy zastępca Elżbiety II w danym terytorium, czyli gubernator generalny. I o nim chyba słów, słów parę warto, warto wspomnieć, żeby sobie jakoś wyobrazić. No bo wydaje się oczywiste, że skoro mamy głowę państwa, Elżbietę, to trudno, żeby ona objeżdżała te no obecnie jeszcze 15 państw, czyli w tym Wielka Brytania, i ich doglądała. Ma, 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 ma pewnie inne rzeczy do, do zrobienia w Wielkiej Brytanii, wobec czego trudno, żeby zajmowała się tymi 14 kolejnymi. Stąd w każdym z tych państw powoływany jest jej repre, reprezentant. Osoba ta z reguły wskazywana jest formalnie przez monarchę, natomiast monarcha nie uczestniczy w tym procesie w sposób aktywny, to znaczy rząd w Londynie, czyli Tutaj mówimy właśnie o y, rządzie obecnie Borisa Johnsona ma umiarkowany wpływ na to, kto zostanie wybrany na kolejnego gubernatora generalnego. Jest to o tyle ważne, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu y, ta procedura budziła dość duże kontrowersje. Rząd Londynie y, przyznawał sobie, czy utrzymywał, że ma prawo do wskazania takiej osoby, ale współcześnie przyjęło się już, że rząd Londynie nie ma takiego prawa, stąd osoba wskazywana na kandydata formalnie na gubernatora generalnego zwykle pochodzi z tego państwa i jest to osoba no z reguły jakiś były polityk, był ambasador osoba już też u schyłku swojej politycznej kariery która jest powszechnie szanowana i nie budzi żadnych większych kontrowersji. Innymi słowy chodzi o to, żeby to był rzeczywiście, żeby to była osoba, która łączy, a nie dzieli daną wspólnotę. Państwowo. No, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o gubernatora generalnego. Zatem mamy na początek te 15 państw, w tym Zjednoczone Królestwo. Do nich doliczyć musimy monarchie europejskie. Ich liczbę już podałem wcześniej 12. Musimy od nich odjąć Wielką Brytanię, bo już ją raz policzyliśmy. Ale to nie będzie, nie będzie koniec wyliczanki. Jeżeli chodzi o Azję, mamy tam 13 monarchii. Do tego musimy doliczyć Sześć lub siedem monarchii kontynentu Oceania z Australią. Wreszcie trzy monarchie afrykańskie. Monarchie kontynentu północnoamerykańskiego, które w znacznej większości, o ile nie wszystkie, są monarchiami wspólnotowymi, czy królestwami wspólnotowymi. No i całe szczęście możemy sobie darować kontynent południowoamerykański i Antarktydę, gdyż te żadnej monarchii nie posiadają. Tym samym narodzi no, nam się dość duża, dość duża liczba, yy, którą szacujemy na jakieś między 40 a 50. Yy, no ale to jeszcze nie koniec całej historii, bo musimy zwrócić uwagę na to, że w ramach tych liczb pojawią nam się podmioty, co do których suwerenność jest pewnie wątpliwa. Zacznijmy od Europy. W Europie mamy podmioty takie jak. Stolica Apostolska, suwerenny zakon maltański, które to są podmiotami prawa międzynarodowego, są oba suwerenne, ale oba nie są państwami. I już na tym, już w tym momencie widzą Państwo, że jestem na początku omawiania kontynentu europejskiego, a mam jeszcze inne kontynenty i to nie będzie łatwa sprawa. Zajmijmy się zatem tym Watykanem, stolicą apostolską. Otóż, Watykan i stolica apostolska to absolutnie nie są synonimy. Oczywiście w prasie, w takim codziennym użyciu tych, tych słów, tak, bardzo często mówi się o tym, że Watykan postanowił coś, no i tutaj pada jakaś informacja o tym, aby podjąć decyzję w sprawie jakiegoś duchownego w Polsce. Przy czym formalnie to właśnie nie Watykan, a odpowiednie y, agendy w ramach stolicy apostolskiej podejmują taką decyzję. Niemniej nie więcej, nie wchodząc w detale, gdyż y, sama różnica między stolicą apostolską a Watykanem jest dość, można by powiedzieć, skomplikowana, mm. Watykan i stolica apostolska posiadają pod pewne elementy wspólne i pewne pe elementy rozłączne. Natomiast bez wątpienia formalnie są to podmioty oddzielne, rozłączne. Tym samym, Gdybyśmy chcieli liczyć liczbę monarchii suwerennych, stolicę apostolską, jak i zakon maltański, powinniśmy do tej liczby zaliczyć. Powinniśmy te, liczby, te, te dwa podmioty uwzględnić. No ale to nie koniec, bo poza tymi dwoma podmiotami mamy wreszcie podmioty niesuwerenne, takie jak Wyspaman, Man, która jest pod formalną zależnością z Wielką Brytanią, ale pozostaje w bardzo specyficznych relacjach z tym, z tym państwem. Dalej mamy podmioty niesuwerenne, jak tzw. micronations, czyli podmioty, które powszechnie nie są uznawane za państwa, ale w znaczącej mniejszości, ale jednak mniejszości, posiadają elementy przewidziane dla, dla państwa. Brakuje im tylko powszechnego uznania przez społeczność międzynarodową. No i teraz pozostaje wątpliwość, czy, czy książę George, czy kolejni monarchowie w ramach księstwa Silandii mogą być nazywani monarchami. Oni pewnie powiedzieliby, że je jak najbardziej. Poza tymi podmiotami mamy wreszcie różnego rodzaju, jeżeli chodzi na przykład o kontynent afrykański, wspólnoty plemienne. I tak na terytorium Nigerii istnieje przynajmniej kilkanaście wspólnot, na czele których stoją monarchowie. Przy czym chcę to wyraźnie zaznaczyć, no nie są to monarchie suwerenne. Ale jednocześnie nie są to monarchie zwalczane przez państwo i tym samym no istnieją. Więc jeżeli mielibyśmy liczyć te monarchie, to je również powinniśmy uwzględnić. Poza tymi monarchiami plemiennymi mamy trzy monarchie y, suwerenne. To jest Maroko, Suazji i Lesoto. Suazji, tak jak wspomniałem wcześniej, y, kilka lat temu zmieniło oficjalną nazwę i z racji tego, że zdaniem króla nazwa za bardzo kojarzyła się z czasami kolonialnymi, wedle jednej narracji albo za bardzo kojarzyła się ze szwajcarią w języku angielskim i tym samym postanowił o zmianie nazwy państwa na Eslatini, które to jest ściśle związane z tą plemienną nazwą wspólnoty. We wszystkich trzech przypadkach na czele państw tych trzech stoją królowie. Tutaj sprawa wydawałaby się prosta, no, ale niestety nie do końca. Dlatego, że o ile nie ma wątpliwości co do tego, że na czele Maroka stoi król, jest to taka dość klasyczna monarchia konstytucyjna, na czele Lesoto stoi król, to w przypadku Suazji czy Esłatini są pewne wątpliwości, kto stoi na czele tego państwa. Oczywiście we wszelkiego rodzaju, różnego, we, we wszelkiego rodzaju różnych opracowaniach. Znajdziemy informację zwykle, że na czele państwa stoi król. I to kończy całą dyskusję. Ale niestety sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, gdyż na czele państwa stoi oczywiście król, ale w systemie politycznym tego państwa bardzo szczególną rolę odgrywa matka króla, tak zwana Wielka Słonica. I stąd w bardzo nielicznych, ale jednak pojawiających się opracowaniach wskazuje się, że Głowa państwa jest tam dwuosobowa, właśnie osobie matki króla i samego króla. Gdyby tego było mało, mamy kolejne kontynenty, i tutaj przechodzimy płynnie do kontynentu azjatyckiego, gdzie również pojawiają się wątpliwości, jak liczyć monarchię, jak liczyć monarchie suwerenne. Podobna sytuacja jest na kontynencie Australia z Oceaniu, no ale to wymagałoby dużo większego rozszerzenia tematyki. Warto przy tym zwrócić uwagę na monarchie plemienne, które nadal funkcjonują w niektórych terytoriach zależnych, między innymi Francji, ale też i Wielkiej Brytanii, w których to na czele wspólnot stoją różnego rodzaju monarchowie, uznawani przez rząd w Paryżu bądź Londynie. No ale nie są to formalne państwa, nie są to państwa suwerenne, stąd znowu wszystko zależy od przyjętych kryteriów. I to powodowałoby, że ostatecznie dane wspólnoty zaliczalibyśmy do, naszego, do naszej wyliczanki, czy jednak pozostałyby poza tym gronem. Myślę, że na koniec warto wspomnieć o przyszłości monarchii i te nie rysują się w różowych dla nich barwach. Wysoce prawdopodobne jest to, że drogą Barbadosu i Jamaiki pójdą kolejne królestwa wspólnotowe, może jeszcze nie te największe, może jeszcze nie Australia i Kanada i Nowa Zelandia, ale te wyspy karaibskie bez wątpienia są pierwsze w kolejności. Póki co nie obserwujemy jakiegoś radykalnego zwrotu w kierunku powrotu do monarchii. Co do zasady, monarchie, monarchie raz likwidowane przepadają na zawsze. Oczywiście są wyjątki od tej zasady. Jest Hiszpania, jest jeszcze parę innych monarchii, natomiast co do zasady raczej o ile... Istnieje jakiś resentyment, jakiś żal za minionymi czasami, to nie powraca się do tej idei. Oczywiście powodów jest wiele. Między innymi jednym z nich jest idea równości, która mówi o tym, że jeżeli chodzi o monarchię, jakim prawem na tronie ma zasiadać ktoś tylko z racji urodzenia się w takiej, a nie innej rodzinie. No i trudno z takim argumentem dyskutować. Oczywiście są argumenty, które mówią o tym, że Monarchia jest najlepszym ustrojem. Bez wątpienia takim argumentem, który przemawia za i najczęściej się pojawia, to ciągłość i stabilność państwa. To bez wątpienia jak najbardziej. Ale krytycy powiedzieliby, no dobrze, ale co nam po ciągłości i stabilności, jeżeli na tronie zasiądzie osoba, która jest do tego nieprzygotowana? Wówczas musimy się z nią męczyć trochę dłużej niż te 4-5 lat, kiedy to w wyborach możemy usunąć danego prezydenta. I nie wybierać go już więcej. Yy, wydaje się wysoce prawdopodobne, że tych monarchii będzie coraz mniej, a tym samym ja stracę pole badawcze. Dziękuję. Podcast naturalny.